Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Goszczę dzisiaj dwóch ekonomistów, Marcina Zielińskiego, szefa wydawnictwa Instytutu Misesa i doktora Jakuba Bożydara-Wiśniewskiego. I chcemy dzisiaj porozmawiać o nowej książce Instytutu Misesa, o książce Organizowanie działania przedsiębiorczego, nowe spojrzenie na firmę. Autorami tej książki są ekonomiści z Danii i ze Stanów Zjednoczonych, Nikolaj Foss i Peter Klein, obaj jak najbardziej związani ze szkołą austriacką. Jest to tłumaczenie angielskiej wersji książki, która ukazała się w Anglii. Austriacy są dość znani, o dziwo, właśnie w kręgach badaczy przedsiębiorczości i zarządzania, i właśnie Klein i Foss są jednymi z najbardziej poczytnych i najczęściej cytowanych austriackich ekonomistów. Teorii austriackiej najbardziej znaną koncepcję przedsiębiorczości przedstawił Israel Kirchner. Tymczasem autorzy tej książki do osiągnięć Kirchnera odnoszą się dość sceptycznie. Tak, tak. Kirchner jest jednym z najczęściej w ogóle cytowanych ekonomistów w literaturze nauk o zarządzaniu. Jest najczęściej cytowanym jest Józef Schumpeter, a Kirchner jest na drugim miejscu. Tymczasem Kirchner i ta jego koncepcja przedsiębiorczości. Tymczasem Klein i Foss są dość krytyczni wobec tego, co miał do powiedzenia Kirchner. Przedstawiają zupełnie alternatywne spojrzenie na funkcję przedsiębiorcy i spojrzenie, które się wydaje, że jest o wiele bardziej zgodne z tradycją reprezentowaną przez Misesa. Oprócz tego, oprócz Misesa nawiązują też w dużej mierze do Franka Knighta i jego książki Risk, Uncertainty and Profit. Ale jest to taka koncepcja przedsiębiorczości, taka typowo misesowska. Przede wszystkim Kirchner postrzega przedsiębiorczość bardzo wąską. U niego to jest kwestia czystych sposobności osiągnięcia zysku, że pojawiają się jakieś zbyt duże różnice cenowe, których nie można wytłumaczyć samym procentem. Pojawiają się, przedsiębiorca widzi, o tutaj będzie drogo, tu jest tanio. Wchodzi, kupuje tanio, sprzedaje drogo i na tym się właściwie zadanie przedsiębiorcy w modelu Kirchnera kończy. Też te ceny w tym modelu Kirchnera są właściwie dane z góry. Nie ma tam zbytniej niepewności przyszłych cen, nie ma takiej spekulacji prawdziwej, w jaką angażują się przedsiębiorcy. Nie tej spekulacji, bo spekulacja też jest często źle rozumiana. Spekulacja to nie tylko tak zwana gra na giełdzie, ale to tak naprawdę wszelkie osądy podejmowane w warunkach niepewności. Zawsze spekulujemy, nie wiemy, przyszłość jest niepewna. Natomiast u Kirchnera ta przyszłość jest dosyć pewna i to jest kwestia, tylko są różnice, pojawia się sposobność, potrzebny jest czujny przedsiębiorca, który dokona odkrycia, wykorzysta sposobność i zgarnie zysk. To jest terminologia kirchnerowska i model kirchnerowski. A gdzie Mises i Knight? Klein i Foss pokazują, że żeby zrozumieć przedsiębiorczość i żeby włączyć tak naprawdę przedsiębiorcę, połączyć teorię przedsiębiorczości z teorią organizacji i zarządzania, potrzebują czegoś więcej niż takiego wąskiego spojrzenia na czyste sposobności. Potrzebujemy spojrzeć się na kwestię przedsiębiorczości przez pryzmat praw własności i przez pryzmat osądu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma osąd dotyczący przyszłości, i na podstawie osądu dokonuje działań, organizuje sobie firmę. Tutaj na przykład czerpią pod tym względem też Klein i Foss z dokonań Coasa i Rothbarda między innymi. I w ten sposób możemy zintegrować teorię przedsiębiorczości z teorią firmy, co w podejściu Kirchnera jest mało możliwe. I stworzyć prawdziwie przedsiębiorczościową, jak to oni określają, teorię firmy. I to jest taki główny motyw przewodni tej książki.
mamy przedsiębiorcę, który ma osąd dotyczący przyszłości, no to teraz to podstawowe pytanie teorii filmu, dlaczego ten przedsiębiorca po prostu nie zawrze masy rynkowych kontraktów, nie kupi wszystkich czynników produkcji osobno, tylko stwarza taki dziwny twór jak firmę. No jest kilka powodów tego, dlaczego istnieją firmy, natomiast głównym powodem jest to, że przedsiębiorczość nie jest na dobrą sprawę czynnikiem produkcji, takim samym jak praca, ziemia czy kapitał, bo o ile te pozostałe czynniki produkcji to są takie dobra, które podlegają obrotowi rynkowemu, no to przedsiębiorczość obrotowi rynkowemu nie podlega z tego względu, że jest ona właśnie związana z indywidualnymi kompetencjami, umiejętnościami, wiedzą, zwłaszcza wiedzą silnie kontekstową, czy też związaną ze szczegółowymi okolicznościami miejsca i czasu i z wizją, unikatową wizją przyszłości danej osoby i z osądem tak zwanym, który umożliwia wdrażanie tej wizji, tak jak już Marcin wcześniej wspomniał. Przedsiębiorca to jest, innymi słowy, postać, która sprawuje funkcję właścicielską w odniesieniu do kapitałowych struktur produkcji i całej wiązki kontraktów, za pomocą którymi tym kapitałem zarządza. I ta struktura razem z tą oprawą kontraktową, no to jest właśnie firma. Innymi słowy, firma to jest to narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorca swój unikatowy osąd może wdrożyć i w obrębie tej struktury zarządzać całym stosownym kapitałem w taki sposób, który jest w pewnym sensie unikatowy. Właśnie dlatego, że jest unikatowy, zwłaszcza na poziomie realizacji, no to ta realizacja nie może być w żaden sposób zreplikowana, ani nie może być nikomu sprzedana. Przedsiębiorca musi od początku do końca tą unikatową strukturę stworzyć, a więc musi stworzyć stosowne kanały informacyjne, musi stworzyć stosowną strukturę motywacji, musi porozdzielać różne kompetencje cząstkowe. Innymi słowy, to wszystko, to o czym pisał Coase, mówiąc o kosztach transakcyjnych, to o czym pisał Hayek, jeśli chodzi o gromadzenie rozproszonej informacji, czy też wydobywanie na światło dzienne rozmaitych informacji ściśle kontekstowych, czy też utajonych. To, co pisał Schumpeter o innowacjach, czyli na dobrą sprawę stworzeniu czegoś z niczego, czegoś nowego, nowego produktu, nowej metody organizacyjnej i tak dalej, no to wszystko w zasadzie można skupić pod banderą czy pod egidą tego pojęcia osądu przedsiębiorczego, o którym pisał Frank Knight, a potem Ludwig von Mises, czyli przedsiębiorca spełnia te różne funkcje kołsowskie, hajekowskie, szumpeterowskie, a jedyny powód, dla którego może on te wszystkie funkcje spełniać, to jest fakt, że on posiada swoją własną kapitałową strukturę produkcji i własną oprawę organizacyjno-instytucjonalną, w obrębie której ta kapitałowa struktura produkcji podlega rozmaitym przeobrażeniom w czasie. No i ta struktura to jest właśnie firma, czyli tutaj widzimy ten bardzo ścisły łącznik pomiędzy przedsiębiorczością i firmą, no i tym samym też własnością, prawami własności prywatnej, czyli wbrew temu, co na przykład pisze Kirchner i o tym też już Marcin wspominał, przedsiębiorca i musi być właścicielem. A czego on jest właścicielem? Właśnie firmy. Tej struktury, w obrębie której swój osąd przedsiębiorczy unikatowy realizuje z zyskiem bądź stratą. To jak opowiadacie o tej książce, to wymieniacie sporo nazwisk, które znane są z historii myśli ekonomicznej, jak właśnie Knight, Coase, Mises, czy ci autorzy raczej po prostu wspierają w jednym miejscu to, co ci wszyscy autorzy pisali, czy w tej ich syntezie są jakieś nowe wątki, jakaś wartość dodana, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę? Myślę, że jest pewna wartość dodana i nawet bardzo duża wartość dodana, zwłaszcza dla studentów przedsiębiorczości, bo no, Klein i Voss rozwijają w dużej mierze to podejście. Ono nie jest tak eksplicite dane ani u Knighta, ani u Misesa. Częściowo rozwija je u siebie w ekonomii wolnego rynku Marie Rothbard, kiedy stosuje
Misesowski teoremat o niemożliwości socjalizmu do teorii firm i tam pokazuje, jakie ma szerokie zastosowania, po części rozwija, natomiast Klein i Voss jeszcze idą dalej i co jest bardzo istotne, są no, bardzo dobrze zaznajomieni i oczytani z literaturą nauk o zarządzaniu. I to im pozwoliło na stworzenie takiej prawdziwie interdyscyplinarnej pracy, że jest nie tylko przedsiębiorca jako ten organizator, ale też są poruszane wątki już z dziedziny samej organizacji przedsiębiorstwa. No właśnie, bo mówiliśmy trochę o przedsiębiorcy, przedsiębiorczości, mówiliśmy trochę o teorii firmy, ale czy autorzy mają coś do dodania jeszcze w kontekście styku właśnie przedsiębiorczości i zarządzania? Jak na przykład odnoszą się do tego, czy przedsiębiorca jest tylko ten jeden pierwotny założyciel, czy pracownicy mogą jakoś być przedsiębiorcami, menedżerowie, czy w jaki sposób Klein i Voss odnoszą się do tego typu kwestii? No jest to rzeczywiście jeden z istotnych wątków, który jest podjęty w ich książce i to jest wątek, który też początek swój bierze w pismach Coase'a, wydaje mi się, gdzie Coase opisuje firmę jako no, taką wyspę centralnego sterowania na oceanie rynkowych transakcji. No i w zasadzie od tego czasu się toczy taki spór, takie napięcie jest wewnętrzne, jeśli chodzi o naukę o zarządzaniu i przedsiębiorczości, czy firmę rzeczywiście należy rozumieć jako wyspę centralnego sterowania, czy wręcz przeciwnie, no, nawet jeśli nie wręcz przeciwnie, to czy nie można mówić jednak o jakiejś delegacji tych ostatecznych kompetencji właściciela firmy, który w tym kontekście może być, używając pewnej rozszerzonej metafory, traktowany jako taki rynkowy odpowiednik centralnego planisty, choć oczywiście musimy mieć świadomość ograniczeń tej metafory, no bo z punktu widzenia swobód tak zwanych politycznych, no to tutaj analogii nie ma, bo relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami, czyli w tym kontekście, czyli w tym przypadku właścicielami firmy, no są regulowane kontraktami, które są w pełni dobrowolne i mogą zostać zlikwidowane czy wycofane w momencie, kiedy współpraca nie będzie się już pomiędzy pracownikami firmy a jej właścicielami układała. I do tego wątku Klein i Voss wnoszą bardzo istotny wkład, wprowadzając kategorię tak zwanej przedsiębiorczości namiastkowej i związane z tym określenie oddelegowanego czy też pochodnego osądu. I tym samym mamy do czynienia z pewnym, nie tyle może nawet rozdrobnieniem, co rozszerzeniem funkcji przedsiębiorczej w obrębie firmy. Bo tak naprawdę osąd tego głównego przedsiębiorcy, właściciela firmy, to jak pisał Knight, osąd w stosunku do osądów innych, czyli w obrębie firmy mamy też do czynienia z cząstkowymi osądami rozmaitych menedżerów czy technicznych specjalistów na różnych szczeblach i tak naprawdę ten główny przedsiębiorca, właściciel firmy, to jedyne czego on w żaden sposób nie może oddelegować, no to swój osąd na temat osądów tych wszystkich innych osób. I tym samym osąd w stosunku do tego, w jakim stopniu może do pewnego stopnia umożliwić im korzystanie z ich indywidualnych, dyskrecjonalnych kompetencji przedsiębiorczych. W jakim stopniu im może na przykład umożliwić współuczestniczenie w dyskusjach na temat budżetu i takiego bądź innego jego rozdysponowania. Albo w jakim stopniu może im pozwalać na tworzenie produktu i bezpośrednią konfrontację z klientem, a w jakim stopniu muszą to uzgadniać z coraz wyższymi szczeblami, no i w ostatecznym rozrachunku właśnie z tym właścicielem. Także Klein i Voss podkreślają, że najskuteczniejsze firmy to te firmy, których właściciele potrafią w ten sposób oddelegować czy rozszerzyć ów osąd przedsiębiorczy na pozostałych pracowników firmy. Wtedy mamy do czynienia z przykładem tak zwanej produktywnej, oddelegowanej przedsiębiorczości czy produktywnego, wtórnego osądu czy pochodnego osądu. Ale Klein i Voss podkreślają jednocześnie, że tego rodzaju działanie ma też swoją ciemną stronę, albo może mieć też swoje wady, no bo wiadomo, że
kiedy powierzymy swojemu podwładnemu tego rodzaju kompetencje, które czynią z niego też częściowo przedsiębiorcę, tego, który jest współwłaścicielem aktywów danej firmy i bezpośrednio konfrontuje się z niepewnością przyszłości, no to pojawia się tutaj potencjalne zjawisko pokusy nadużycia, to znaczy no, może tego rodzaju osoba obdarzona tego rodzaju zaufaniem zawieść to zaufanie, bądź to z uwagi na swoją niekompetencję, to znaczy kompetencję, która została przeszacowana przez tego głównego przedsiębiorcę, bądź to z uwagi na swoją złą wolę. Także tutaj też okazuje się, że kluczową rolę pełni w tym kontekście osąd na temat osądu innych, czyli osąd na temat ich kompetencji i kognitywnych, i moralnych, i takich dyscyplinarnych i tak dalej. I trzeba w związku z tym znaleźć złoty środek pomiędzy zachowaniem dla siebie tej głównej kompetencji, która pozwala rozdzielać kompetencje pomiędzy innych, a właśnie tą wartością dodatkową, którą mogą wnieść inni zatrudnieni menedżerowie w momencie, kiedy im tych kompetencji przedsiębiorczych udzielić. I tutaj książka Kleina i Fossa bardzo dużo wnosi i ten bardzo istotny temat naświetla. To może z trochę innej półki na koniec pytanie. Wśród, powiedzmy, wolnościowych myślicieli istnieje też nurt, który dość krytycznie patrzy generalnie na wielki biznes i można się spotkać z tezami, że istnienie właśnie dużych firm w rodzaju spółek akcyjnych jest raczej wynikiem interwencji państwa i na rynku dla tego typu tworów nie byłoby miejsca. Czy jakoś książka Kleina i Fossa może pomóc sproblematyzować to pytanie? Znaczy, tak, myślę, że tak. Chociażby przez to, jak Jakub powiedział, że skoro przedsiębiorcy mogą delegować swój osąd, przedsiębiorcy jako właściciele, to tak samo przedsiębiorcy jako właściciele akcji mogą delegować swój osąd na zarząd i wydawać swój osąd na temat osądu innych ludzi. Z kolei później zarząd może delegować swój osąd jeszcze dalej na poszczególne departamenty. Tu nie ma żadnego problemu, żeby również duże korporacje istniały na wolnym rynku. Nie oznacza to, żeby na wolnym rynku musiały istnieć koniecznie te korporacje dokładnie w takim kształcie, jakim są teraz. No tak, ale nie ma problemu, żeby istniały, bo jak najbardziej przez system rachunku ekonomicznego, przez możliwość oceniania wyników każdego departamentu, działanie dużych korporacji z wieloma oddziałami różni się zasadniczo, na co już zwracał uwagę Mises w wielu swoich dziełach, a tak w takim najpełniejszym stopniu, takiej małej książeczce biurokracja, różni się zupełnie od działania struktur biurokratycznych. Więc właśnie przez to, że można wydzielić w każdym ocenić rentowność każdego oddziału i przez to ocenić, jak dobrze sobie przedsiębiorca namiastkowy, odpowiedzialny za ten oddział, radził z powierzonymi mu zadaniami. Czyli w powiedzeniu, że Coca-Cola dokonuje działań przedsiębiorczych, nie ma jakiejś sprzeczności. Przedsiębiorcy to nie muszą być ludzie, którzy zakładają startupy bądź prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie, tak nie musi być. Wielką zasługą i wielką przewagą tego podejścia wywodzącego się od Franka Knighta, a potem kontynuowanego przez Misesa i właśnie przez Kleina i Fossa w ich dziele, jest rezygnacja z czynienia przedsiębiorcy jakąś taką figurą romantyczną, bardzo rzadko występującą, powiązaną czy to z innowacyjnością rozumianą w takim bardzo wąskim tego słowa znaczeniu, z wprowadzaniem na rynek jakichś rewolucyjnych wynalazków, które w sposób namacalny, zauważalny przekształcają nasze codzienne życie, ani też ta kwestia skali nie powinna być tutaj rozumiana w taki sposób, że przedsiębiorca to jest wyłącznie ktoś, kto zakłada startup, że to jest ktoś, kto zawiaduje strukturą
niewielkiego rozmiaru i tym samym może sobie w większym stopniu pozwolić na jakieś eksperymenty. Nie, przedsiębiorczość to jest bardzo szeroka kategoria funkcjonalna, która, jak już powiedziałem, dotyczy wszystkich tych, którzy zawiadują kapitałową strukturą produkcji w warunkach niepewności z perspektywy właścicielskiej. I tutaj to nie ma znaczenia, czy mówimy o właścicielu firmy dużej czy małej, nie ma znaczenia, czy mówimy o właścicielu jakiegoś drobnego, biotechnologicznego, wysoce eksperymentalnego startupu, czy o właścicielu starego, dobrze ukorzenionego, liczącego sobie ponad 100 lat przedsiębiorstwa jak Coca-Cola. I w tym sensie podejście knightowskie, misesowskie, to, które Klein i Voss właśnie reprezentują, stanowi pewien wspólny mianownik zarówno podejścia Schumpeterowskiego, jak i Kirchnerowskiego, dlatego że ono pokazuje, że owszem, możemy wydzielić różne typy idealne, to znaczy możemy mówić na przykład o przedsiębiorcach, o tych wielkich pionierach, którzy wybijają gospodarkę ze stanu równowagi. Możemy też o nich mówić jako o tych arbitrażystach, którzy potem wchodzą na te rynki nowe, otwarte przez tych pionierów i te rynki w większym stopniu nasycają tańszymi, bardziej dostępnymi substytutami i tym samym rynek przywracają do poziomu czy do stanu równowagi. Ale w gruncie rzeczy trzeba pamiętać, że właśnie sprawowanie funkcji właścicielskiej w odniesieniu do firm, czyli kapitałowych struktur produkcji przeobrażanych na bieżąco w warunkach niepewności, to jest główny wyznacznik przedsiębiorczości i w tym sensie przedsiębiorczość jest zjawiskiem dużo częstszym niż się może wydawać i w tym większym stopniu można ją postrzegać jako, mówiąc patetycznie, sól tej ziemi i siłę napędową rozwijającej się zaawansowanej gospodarki. Dziękuję Wam za rozmowę. Zapraszam wszystkich do lektury książki Nikolaja Fossa i Petera Kleina. Organizowanie działania przedsiębiorczego, nowe spojrzenie na firmę.